Jak można tą wiedzę, którą tutaj pani naczelnik przedstawiała, a także kolega przedstawić, czy stawić na liczby, które są pewnymi twardymi danymi, które można wykorzystać właśnie w dosyć, ja bym powiedział, pięcioletnim. Myślę, że w ciągu 5 lat, patrząc na Kraków, dałoby radę to rozwiązać. Natomiast w dużym skrócie, jak się liczy koszty zdrowotne? We Wrocławiu również. Chciałbym się odnieść tutaj, pamiętam, że widziałem 45 tysięcy. 45 tysięcy przedwczesnych zgonów, czy ponad 40 tysięcy, w jaki sposób to było policzone, to będzie na tej prezentacji. Skąd się bierze ta wiedza i jak ona oznacza, jakby taki warsztat, chciałbym przedstawić, jak ten warsztat wygląda. No a po kolei. Ja reprezentuję organizację pozarządową HIV, w skrócie, albo Health and Environment Alliance. My jesteśmy zrzeszeniem ponad 70 organizacji, głównie pozarządowych, ale także akademickich. No i działamy, naszym celem jest polepszanie zdrowia publicznego poprzez polepszenie jakości środowiska w Polsce i za granicą. O tej metodyce będę się powiedzieć, a także o kosztach smogu z tego roku, wybranych kosztach smogu, które w sumie policzyliśmy i to się w pewnym momencie w gazetach pojawiło, całkiem szeroko było komentowane, więc po kolei. Pełen model, który był wykorzystywany, także model, który tutaj jest, złożony jest z 5 części. Na tej części się już nie będę tego smogu skupiał, bo było dosyć fajnie przedstawione, bardzo mi się podobało to, co pani naczelnik przedstawiła, czyli kwestia emisji, kwestia dyspersji zanieczyszczeń. To jest pierwsza część. Pierwsza część dla nas problem trudniejsza w kwestii oceny jakości środowiska na zdrowie. Dalej mamy kwestię ekspozycji. To jest po pierwsze populacja, a po drugie to trochę, o czym było w tej dyskusji, liczba osób na przykład już chorych na astmę, czy liczba osób chorych na ciśnienie. To jest bardzo ważne, żeby tą wiedzę posiadać. No i na końcu jest wykorzystanie chociażby wyników doktoratu kolegi, czyli tak zwanych funkcji stężenia i odpowiedź. O tym będzie trochę, trochę chciałbym na tym temacie się trochę dłużej skupić, bo to jest ważne w rozumieniu właśnie wpływu smogu na zdrowie. Ostatni to jest kwestia monetyzacji, czyli przekładanie kosztów społecznych, kosztów zdrowotnych na twardą walutę. Tak, proszę Państwa, najmniej się tym skupię, ale w dużym skrócie to jest najprostszy wzór z podręcznika MEP. Z tego chciałbym powiedzieć, że to tutaj, co widziałem z tej prezentacji w Wiosiu, to jest dużo mniej dokładnie niż to, co się w Wiosiu dzieje. Tutaj widziałem, że rzeczywiście dużo są dokładniejsze dane. To są na przykład dane emisyjne z Kobizy, jeśli chodzi o spalanie twardego węgla. Natomiast już na tym, tak jak mówiłem, nie chcę się skupiać. Pojawiają się mapy, które dają nam bardzo ważną rzecz. Te mapy, generalnie rzecz biorąc, to jest mapa emisji stężeń zanieczyszczeń z obiektu punktowego, z elektrowni, a to jest, jeśli chodzi o województwo mazowieckie, stężenie zanieczyszczeń. I teraz po co są te mapy? Te mapy potem możemy nakładać na mapy związane z populacją, czyli możemy przyłączyć zanieczyszczenie do poszczególnych grup i wtedy liczyć te dane efekty. Jeśli chcemy liczyć dokładnie na przykład umieralność, czyli chcemy policzyć te 45 tysięcy przedwczesnych zgonów, to musimy mieć mapę stężeń zanieczyszczeń w całym kraju, na przykład właśnie na podstawie danych wiosiowskich, które są przekazywane do Komisji Europejskiej na podstawie właśnie takiej metody. Liczy się pierwszą rzecz, czyli stężenie. Drugą rzeczą, którą się liczy, to jest umieralność ogólna w Polsce, jeśli chodzi o te 45 tysięcy. I wykorzystuje się wiedza, którą teraz pokażę, czyli te funkcje, stężenie, odpowiedź. I tak samo liczy się w innych przypadkach. Czyli żeby wiedzieć, jaki skutek zanieczyszczeń, trzeba mieć liczbę na przykład zapaleń do skrzeni wśród dzieci, liczbę hospitalizacji z powodu chorób układu krążenia. Te dane są potrzebne, żeby móc ocenić, ile osób choruje, czy ile osób umiera z powodu zanieczyszczeń powietrza. I to jest część, na której chciałbym troszeczkę zatrzymać się, bo to, o czym mówimy, o tym wychodzeniu i o tym czasie i o tych godzinach, to wszystko nazywa się w dużym skrócie, tu już nie wchodzę w debatę naukową, ale przyjmijmy, że to się nazywa ryzyko względne. W dużym skrócie, co to oznacza? Co oznaczają te wszystkie rzeczy? To każdy taki punkt to są badania, które były prowadzone na populacjach powyżej 500 000 osób w danych krajach, głównie kraje Ameryki i Północnej i Europy Zachodniej. Co te badania oznaczały? Mieliśmy grupę osób, które mieszkały w mieście
bardziej zanieczyszczone, nazwijmy to miasta, i w mieście, nie zanieczyszczonym mieście B. W rzeczywistości to było wiele miast i te badania trwały nawet w przypadku takich najważniejszych, czyli Harvard, Six City, nawet 12 lat. I wychodziły nam proste zależności, uwzględniając poszczególne czynniki zakłócające, czyli eliminując palaczy, biorąc pod uwagę, żeby to były te same grupy, jeśli chodzi o status ekonomiczny, jeśli chodzi o wiek, jeśli chodzi o płeć, te wszystkie elementy łączyliśmy i wchodziła nam jedna bardzo ważna kwestia, że pomiędzy miastem A, a pomiędzy miastem B było na przykład 10-12% większe ryzyko zgonu. I patrząc na te wszystkie miasta, to są badania WHO, o których kolega wspomniał, patrząc na te wszystkie miasta, doszliśmy do jednej liczby, która jest bardzo ważna. W dużym skrócie przedstawia się w ten sposób. Na każdy wzrost był PM10 średniorocznego, tutaj też jest ważne podkreślenie, o 10 mikrogramów ryzyko względne zgonu rośnie o 6%. PM10 czy PM2,5. Tak, tutaj rzeczywiście nadałem PM2,5, co oznacza, że tą wiedzę możemy wykorzystać i obliczyć właśnie przedwczesne zgony. Natomiast to ryzyko względne jest podstawową kwestią. Chciałbym wytłumaczyć, na czym to polega, bo to także się odnosi do tych indeksów, które były prezentowane. Otóż ryzyko względne najprościej, tutaj się też odniosę do papierosów, najprościej przedstawić, to są jakby takie, proszę nie brać pod uwagę, że to są dane z publikacji, to jest kwestia tylko zaprezentowania. Załóżmy, mamy osobę, która pali 5 papierosów dziennie i ryzyko zachorowania na raka płuc rośnie o 20%, ryzyko względne. Teraz trzeba popatrzeć względem czego. Czyli jeśli mamy osobę, która pali 5 papierosów dziennie, to ta osoba ma 20% większe ryzyko zachorowania na raka płuc niż osoba niepaląca. Ale jednocześnie, jeśli osoba pali 30 papierosów dziennie, to ta osoba ma 120% większe ryzyko zachorowania na raka płuc niż osoba niepaląca. I w tym indeksie, w tych alarmach smogowych, w tych alarmach informowania, znaczy alarmach smogowych i poziomu informowania, w dużym skrócie w wielu miejscach mamy postęp liniowy. To oznacza, że to od władz zależy, czy dla nich jest ważne, że dopiero jest ryzyko, kiedy mamy o 120% większe szanse na przykład na hospitalizację, czy o 50%, czy o 20%, czy może o 300%. I na dobrą sprawę każdy wzrost powoduje ryzyko, na przykład ryzyko hospitalizacji, ryzyko wystąpienia zawału. I nie ma tak naprawdę, i to jest bardzo ważne, mówiliśmy o tych poziomach, które mamy w Wrocławiu, mówiliśmy o poziomach, które mamy w Krakowie, w ogóle w całej Polsce. Te badania WHO-skie ostatnie, badanie WHO-skie polega na przeglądzie badań światowych, czyli w dużym skrócie to nie wystarczy jedno badanie, tylko muszą być kilkadziesiąt badań, żeby się to Organizacja Zdrowia była pewna. I Światowa Organizacja Zdrowia mówi, że obserwuje się nawet wpływ zanieczyszczeń powietrza przy średnio rocznym stężeniu pyłu PM2,5 na poziomie 6-7 mikrogramów. To jest poziom nieosiągalny w Polsce, w żadnym mieście. I to oznacza, że na dobrą sprawę liczymy od zera. Można w niektórych przypadkach, chociaż te rekomendacje są stare, są cofnięte, w niektórych przypadkach mówili, że liczy to 7,5, ale Światowa Organizacja Zdrowia mówi, że to nadal nie jest ten poziom. Co to oznacza? Oznacza, że ten indeks powinien być stworzony na nowo, na poziomie chociażby, jeśli się nie na krajowym, to na poziomie miasta, w odniesieniu nie do poziomów zanieczyszczeń powietrza, tylko w odniesieniu do konkretnych ryzyk. Takich funkcji, co Pan pokazałem przed chwilą, jest na wiele poszczególnych chorób. I można szacować, o jakim ryzyku mówimy, ryzyku względnym danej populacji. I to można zrobić, dlatego że wiedza już jest, metodologia jest, dane, no dane też są publiczne, trochę ciężko uzyskiwać, chodzi o kwestie ze zdrowiem, ale można to uzyskać na poziomie miasta. Więc podstawową i ostateczną rzeczą zostaje wola. Znaczy, jeśli będzie wola wśród decydentów, wśród społeczeństwa, można na nowo zrobić te właśnie indeksy, tak żeby mówiły o rzeczywistym ryzyku na zdrowie. I to jest kluczowe. To jest kluczowa rzecz, bo ta wiedza istnieje. Teraz jak tę wiedzę można wykorzystać? I tutaj jest bardzo jedna ważna rzecz, o której mówiliśmy, o kwestiach szpitala. Tutaj troszkę chciałbym zadać Państwu pytanie. Tak, żeby troszkę było więcej interakcji. Proszę Państwa, trudne pytanie, więc chodzi o co chodzi.
Bardzo prosta rzecz, wbrew pozorom, są, którą się tym zajmuje. Uwaga, czy można skazać osobę, która znalazła się w szpitalu z powodu epizodu smogu? Kto myśli, że tak? Proszę rękę do góry. Kto myśli, że nie? I tutaj mniej więcej było po połowie. Prawda jest taka, że te badania, o których mówimy, to są badania epidemiologiczne i naprawdę nie można wskazać poszczególnej osoby, która jest, za przykład, jednym Kowalskim. Można wskazać 100 osób, które w szpitalu, ale dać jedną konkretną osobę, która jest hospitalizowana dosyć ciężko. Co innego, jeśli chodzi o jakieś kwestie związane z tym, że gorzej się osoba poczuła. Natomiast jest tyle czynników chorobotwórczych, że sam smog nie jest jakby jednoznaczny, żeby wskazać. To jest pewien problem, przekazaniu tego całego zagadnienia do mediów, do poszczególnych osób, bo w większości przypadków mówimy o epidemiologii. Możemy wskazać 100, 120 osób, ale jedną osobę, która tylko jest z powodu smogu, nie możemy. I teraz, proszę Państwa, jak liczymy? Otóż problem jest oczywiście o szacowaniu poszczególnych kosztów zdrowotnych. W dużym skrócie Komisja Europejska określiła koszty poszczególnych kwestii związanych z hospitalizacjami. To, co my robimy, to mnożymy te poszczególne tabele. To jest tabela cost benefit analysis z polityki czystego powietrza Unii Europejskiej. I to, co my robimy, to są średnie koszty w Unii Europejskiej. My je zmniejszyliśmy w stosunku PKB średniej Unii Europejskiej do PKB polskiego i na podstawie tego można mniej więcej ocenić koszty hospitalizacji, co też jest dużym problemem, bo osoba hospitalizowana może być z różnych przyczyn tak znowu jest i jedna hospitalizacja może kosztować 1000 zł, a może kosztować 12 tysięcy zł w zależności od rodzaju. Te dane, które wykorzystaliśmy, przyjęliśmy, że to jest średnio 6 tysięcy w Polsce. Na podstawie tej tabeli, a także innych analiz, i tą daną wykorzystaliśmy, za chwilę będę tutaj Państwu prezentował. To jest wycinek z wyborczej, która mówiła o kosztach właśnie smogu. Wrocław w ciągu 2 tygodni we Wrocławiu 91 osób było hospitalizowane z przyczyn zaostrzeń chorób układu krążeń i układu oddechowego. I kosztowało to miasto 500 tysięcy złotych. To nie jest cały koszt związany ze smogiem, to jest tylko związany z hospitalizacją. Tu nie ma uwzględnionych leków, tu nie jest uwzględniony utracone dni pracy, tutaj nie są uwzględnione nowe zachorowania. To jest tylko część wybrana. W ciągu 2 tygodni, tak, to było ponad 2 tygodnie, 500 000 zł we Wrocławiu. I teraz chciałbym Państwu wyjaśnić, jak to było już dokładnie policzone i też zadać jeszcze jedno pytanie. Jak to osoby były identyfikowane? To jest właśnie tutaj dalej, żeby to było powiedziane. I teraz to są dane wiosiowskie, to są stężenia dobowe z każdego dnia, stężenia PM2,5. Proszę popatrzeć, gdzie mamy Wrocław, jeśli ten kolor przewrócił tutaj. We Wrocławiu maksymalne stężenie dobowe wynosiło 173 mikrogramy na metr sześcienny i to było 5 listopada, dokładnie. I teraz, aby to policzyć, trzeba uwzględnić po pierwsze, zrobimy tak. Teraz tutaj mieliśmy te miasta, prawda? Warszawa wyszła powyżej Krakowa, Wrocław był na trzecim miejscu i teraz pytanie, proszę Państwa, w jakim mieście było największe ryzyko hospitalizacji z powodu epizodu smogu? W Krakowie słyszałem, tak? No to jak odpowiedź będzie na końcu. I idziemy dalej. Proszę Państwa, aby to policzyć, trzeba uwzględnić populację w mieście, to są dane GUS-owskie. Trzeba przyjąć pewną liczbę średnią hospitalizacji, to jest na przykład jeśli chodzi o kwestię chorób układu krążenia, ta liczba dokładnie tyle każdego dnia nie wynosi. Nie było możliwości ściągania tych danych na bieżąco, ale to jest jakby za chwilę będzie odpowiedź na Pani pytanie, jak te osoby można było policzyć. Na podstawie funkcji, która była przedstawiana, możemy policzyć bardzo ważną rzecz. Możemy policzyć, i tu jest ta odpowiedź, możemy policzyć udział osób, które były hospitalizowane z powodu przyczyn smogu. W przypadku Wrocławia, gdzie tu mamy Wrocław, 7% wszystkich osób hospitalizowanych było hospitalizowane z powodu wysokiego stężenia zanieczyszczeń powietrza. W przypadku chorób układu krążenia 14%, czyli
można powiedzieć, co siódma osoba, czy co siódme łóżko w ciągu tych 2 tygodni wizyty smogowego było zajęte no, z powodu właśnie wysokich stężeń zanieczyszczeń powietrza. Tak to jest liczone. Nie są liczone poszczególne osoby, tylko jest liczony udział i na podstawie jakby wiedzy, ile tych osób było hospitalizowane w danym dniu, mamy liczby. Tutaj ktoś powiedział Kraków. Tak, mimo że Kraków nie ma największej liczby z powodu populacji, bo Kraków ma mniejszą populację niż Warszawa, w Krakowie było największe ryzyko no, hospitalizacji. Proszę popatrzeć jeszcze na przykład na Warszawę. 2 razy większe ryzyko znalezienia się właśnie w szpitalu z powodu zanieczyszczeń powietrza, więc no, to ryzyko jest bardzo duże. To ryzyko względne, o czym mówię. Nie. To jest jeszcze co innego. To jest udział, dokładnie rzecz biorąc, te procenty oznaczają, że jeśli mamy 100 łóżek, to 4 łóżka w Warszawie zajęte są przez osób z przyczyn smogu, a w Krakowie 8 łóżek. To jest jakby dokładny udział. To ryzyko względne rzeczywiście jest, ale nie na przykład na tym stadzie. Tak, no jest dużo większe ryzyko i ten udział jakby to przedstawia, czyli to ryzyko nie jest przedstawione. Ale masz rację, ryzyko jest dużo większe, a te procenty oznaczają, ile łóżek jest zajętych w szpitalach. I tyle, proszę Państwa, jeśli chodzi o tą metodykę, jeśli przedstawianie, jak to jest liczone, jak to można obliczyć, jak to wygląda na zasadzie epidemiologicznej. I jeśli są jakieś pytania, to... Ja mam pytanie jeszcze, bo była informacja, że z tym, do tego slajdu można było wrócić o Wrocławiu, tak, z gazety wyborczej. Była informacja też o związaniu z tym umieralności. Tak. Jak to zostało policzone? Dokładnie na samej zasadzie. Czyli tutaj jak mieliśmy populację, mieliśmy stężenie, tutaj zamiast hospitalizacji była liczba zgonów w mieście w tym okresie i na podstawie tego był policzony udział, czyli jakby metodyka do wszystkich efektów zdrowotnych jest taka sama. No, troszkę ze zgodami się inaczej, już nie chcę wchodzić w szczegóły, troszkę się to inaczej liczy. De facto się całkiem przerabia, ale... O ile pamiętam, epizod smogowy kosztował nas życie 24 osób. Tak. I to jest jak na tej samej zasadzie. Ale skąd pochodziły dane Dane pochodziły, i to też jest śmieszne, dane pochodziły z WHO, dlatego że z Polski było ciężej uzyskać dane. Ale, czyli to były jakieś tam prognozy WHO? Nie. Polska reportuje do WHO, czyli te dane publiczne, które powinny być dostępne, łatwiej było uzyskać Światowe Organizacje Zdrowia niż w Polsce. Nie. Ale to jakby dane reportowała Polska. To są dane polskie, aczkolwiek uzyskamy, to się nazywa WHO Morbidity Database, Hospital Morbidity Database. Wspomniał Pan o 2 indeksach, indeks jakości powietrza i indeks jakości zdrowia. Proszę co będzie o tym drugim powiedzieć. Jeżeli mamy indeks jakości powietrza, po lewej stronie mamy różnego poziomu, dla mnie indeks jakości zdrowia, to po prawej stronie rekomendacje, co powinniśmy robić. Te rekomendacje powinny być... Tak jak ta w tej naszej tabeli, tak. Powinny się zachować osoby. Tak, dla mnie ta prawa część powinna być mocno wzięta pod uwagę, dlatego że wiedzy, którą mamy teraz o wpływie zanieczyszczeń powietrza na zdrowie jest niesamowicie duża i można rzeczywiście dokładnie ją pisać. Liczymy na służby medyczne, to one powinny przejąć pałeczkę, tak. A nie inspekcja, bo się zgadza, tak, to jest stan. Tak jest. I oczekujemy pomocy właśnie... To jeszcze mogę tak dodać, jest do 16 grudnia. 16 grudnia jest konsultowany Narodowy Program Zdrowia. Jeśli chodzi o tę pomoc, no to my i różni eksperci medyczni stawili jednym problemów zdrowia całej Polski, zdrowie środowiskowe. I właśnie między innymi tam są wpisane różne kwestie dotyczące badań epidemiologicznych i określenia wskaźników. Nawet jest wstawione, można powiedzieć ustawowo wręcz, żeby Ministerstwo Zdrowia współpracowało z resortami środowiska. Więc ta pomoc, można powiedzieć, będzie od 2016 roku, chyba że w ramach konsultacji to, co jest dobrze wpisane w tym projekcie, zostanie wykreślone. Chociaż z tego, co słyszałem, to minister jakby coraz bardziej czuje ten problem środowiskowy i ta współpraca będzie. Tutaj dobrze pani zauważyła, że ta współpraca jest zbyt mała, że to sektor zdrowia rzeczywiście dosyć słabo współpracuje w kwestii środowiska. Jeszcze jedno pytanie. Proszę powiedzieć, jakie jest Pana osobiste zdanie na temat norm środowiskowych, a norm WHO?
kontekście jakości, poziomu, czy poziomu. Znaczy powinniśmy dążyć do poziomu duchowskiego do 2030. To jest kwestia osiągnięcia i też kwestia określenia tych wartości. Do 2030 Polska powinna uzyskać, to jest jakby moje stanowisko i to jest według mnie jak najbardziej możliwe. Pewnym plusem, o którym jeszcze nie wspomniałem, to co Państwo pokazują, według mnie jest bardzo cenny, bo to pozwala pokazać dokładnie, gdzie są emisje, w jakiej są wielkości i dodając do tego zdrowie, można tak naprawdę zacząć kalkulować, ile pieniędzy wkładając... Zrealizować działania naprawcze. Tak jest. I co więcej, można policzyć, ile zyskamy dzięki tym działaniom. I to jest według mnie bardzo cenne. Czartku? Czy jesteś za jednolitym poziomem informowania i alarmowania w kraju, czy zostawieniem tego tak, jak tu Andrzej była mówił, że... Znaczy, ja nie jestem za zostawieniem. Jesteśmy w dobie unifikacji krzywizny, nie wiem, wielkości owoców dopuszczonych na rynek wszystkiego. Ale być może jak bardziej skorzone powietrze, to być może będziemy mieć ostrzejsze normy niż prawda. Nie, ja się zgadzam z panią inspektor. My będziemy czego będziemy się domagać, zresztą z Komisją Europejską na ten temat rozmawialiśmy. Uważamy, że powinien być jednolity system informowania w całej Europie. Bo inaczej to nie ma sensu, prawda? Przyjeżdża właśnie. No nie, i to jest. Natomiast pani inspektor zadała bardzo słuszne pytanie, a mianowicie o normy, które są w prawie europejskim, polskim, bo to jest to samo, versus wytyczne, czyli te Air Quality Guidelines WHO. Więc ja powiem Państwu, ja mam swoje osobiste zdanie na ten temat i też jakąś obserwację. Moja obserwacja jest taka, że WHO naciska Komisję Europejską, żeby zaostrzyła normy w zakresie pyłu, w zakresie właściwie praktycznie wszystkiego, benzo, alfa, pirenu nawet się mówi i tak dalej. A komisja mówi, no ciężko będzie, bo mamy Polaków na pokładzie. I teraz ktoś słyszał jednego z prominentnych polityków, który powiedział na antenie radiowej, proszę Państwa, to Unia tak nam dokręciła te standardy w zakresie jakości powietrza. Otóż, proszę Państwa, standardy unijne nie są najbardziej restrykcyjne. Ja podam Państwu jeden przykład. PM2,5, Państwo mówili o PM2,5. Średnioroczna wartość dopuszczalna teraz jest 25, od 2000 będzie 20. Wytyczne WHO mówią o wartości 10 mikrogramów, a proszę sobie, Stany Zjednoczone, czyli Amerykańska Agencja Środowiska, 2 lata temu, po przeglądnięciu kilkuset badań epidemiologicznych, zdecydowali się na zaostrzenie standardów, proszę zgadnąć z jakiego powodu, z 14 mikrogramów na 12. I podsumowanie, bo ja czytałem tylko podsumowanie było takie. Po przestudiowaniu tych wszystkich badań epidemiologicznych doszliśmy do wniosku, że przesunięcie o te 2 mikrogramy przyniesie na tyle duże efekty zdrowotne w postaci zmniejszenia zachorowalności na nowotwory, na różne choroby, że warto o te 2 mikrogramy zawalczyć. A jaką wy macie? My mamy w Krakowie około 40 mikrogramów. A to możesz dodać, to jest bardzo ważne, prawda? 26. A dlaczego akurat... Andrzej, bo ty chcesz mieć okazję zaraz... Andrzej, dlaczego to Amerykanie zrobił? To jest bardzo ważne, dlatego że Amerykanie liczą, po prostu liczą gotówkę. 30 do 40, Amerykanie, 40 na alejach. Amerykanie naprawdę liczą gotówkę i jakby się popatrzyło, ile procent PKB tracimy właśnie z powodu zanieczyszczeń powietrza, no to Amerykanie nie mogli tego powstrzymać, więc tylko te dwa zmiany powoduje duży zysk. Jeśli chodzi o zanieczyszczenie powietrza, to liczba utraconych dni pracy według statystyk, to jest w ogóle koszmarna liczba, to jest około 13 milionów. Jakby po prostu ta liczba, którą tracimy w zanieczyszczeniu powietrza, to jest jakaś horrendalnie wielka kwota. I podstawowym problemem jest to, że nasza gospodarka naprawdę bardzo mocno na tym cierpi. I podejście właśnie, nie że to jest problem tylko zdrowotny, to jest naprawdę problem także gospodarczy. I to jest redukcja zanieczyszczenia powietrza, jest to rozwój naszej gospodarki.